że zapisało się osobno, jak mam na imię. Moje imię brzmi Krzysiek, dlatego mam nick Kyrzy, troszkę to jest powiązane ze sobą. On jest Krzysztof, jak widać. I być może zrobię wotę. Zadecydujecie po prostu, w co będziemy grali. Tylko w ogóle, że sobie zrobię troszkę porządek na OBS-ie. Czyli tak, Strawberry. Dawajcie mi też propozycje, co chcecie zobaczyć. Potem zrobimy... Znaczy teraz po prostu będę z tych propozycji składał wotę. Słyszałem, że FPS. Jaka gra, sobie damy tytuł. Zaproponowałbym CS GO. Zaproponowałbym Call of Duty Black Ops 2. Zaproponowałbym Battlefield 3. Zaproponowałbym Isaaca. Także Spelunki bym chętnie pograł. Jeżeli ci... Znaczy, radio... Musisz sprecyzować, czy ci laguje tylko wideo, czy wszystko... Czy i audio, i wideo. Bo jeżeli samo wideo, to znaczy, że Twitch po prostu odwala. Słyszałem, że nawet wyczyszczenie historii w przeglądarce pomaga to naprawić, ale nie potwierdzam tego. Ale jeżeli ci się laguje obydwa, to znaczy, że raczej masz coś z internetem. Co jeszcze byście mi zaproponowali? Just Cause 2, tylko ja streamowałem. A chętnie bym przeszedł tą grę na live'ie. Tyle propozycji. Jeżeli, jak ja miałem problemy ze Spider Mode'em, to by trzeba zainstalować na Explorerze Flasha, Java. Naprawdę, tylko ten sposób naprawiania znam. League of Legends, nie gram w to. Minecraft też nie gram. I... napiszę jeszcze official vote, żebyście nie głosowali na inne. Pokażę wam, tak wygląda stream, który ja... Tak będzie wyglądało vote, które ja biorę pod uwagę. Create. I to leci właśnie na czat. Wszystkie inne wołty po prostu olewam, bo one nie są po prostu brane pod uwagę. Dobra, na razie możemy takie coś dać. Bo zaraz zaczynamy i cierpliwości, ludzie. Nie gram w League of Legends po prostu, nie lubię tej gry. A Jesus, już wiadomo, kto wygra. A konto League of Legends miałem bo grałem tydzień. W sumie to nie dziwne, że wygrał Isaac. FB? PC FB? Właśnie będę musiał zawsze chyba sobie w rogu dawać napis, że nie mam, nie mam nazwy niku PC, tylko Kyrzy. Po prostu DPC Breakers to jest nazwa kanału, ponieważ z założenia prowadziłem ten kanał z Przemem i nazwa Kyrzy and Przemo brzmi troszkę słabo. Dlatego wymyśliliśmy po prostu sobie nazwę, a nie mogliśmy dać swoich ników. Facebook link masz poniżej Twitcha. Są trzy wielkie przyciski z logiem YouTube, Facebook and Steam. Zastanawiam się, czy nie zrobić kolejnego vota tak w tym momencie bez Isaaca. Salios, proszę zostaw ten pytania na... Proszę, albo zadaj pytanie tutaj na czacie, albo po prostu napisz mi private na... Czemu seplenie? Taka wada genetyczna, to źle powiedziałem, ale wadę wymowy mam i tyle. Po prostu napisz mi na YouTube private. Na pewno przeczytam. Dobra, na pewno jednego Isaaca ściśniemy. Bo to widać, że innego wyboru nie mam. Proponujecie coś? Vanilla Run? Challenge? Nie, challenge zostawię sobie na YouTube'a. Tu damy random. Samsonem już graliśmy. Nie. Nie. Judas. Sounds good to me. Ogólnie Legacy... musiałbym kupić, poza tym oglądałem live'y z tego i nie wkręciło mnie to.
Kaina. No już wybrałem randoma. A Judasem to jak widać już gram. Myślę, że być może ten ze spelunki zrobię let's play, a raz w tygodniu będą się pojawiały filmiki, ponieważ pewnie to wielkiej oglądalności nie ma, a chciałbym siebie zmotywować do trenowania skilla w tej grze. Właśnie nie wierzę w to, że ogląda aż 40 osób. Oczywiście tam było 50, przez to, że oglądali też Eda, ale 40 osób tylko dla mnie to magia. Dziękuję wam. Jakbym miał tak częściej, to naprawdę byłbym szczęśliwy. Jakbym miał stałą 15. 15 osób to jest takie naprawdę dla mnie minimum, gdzie streamuje się fajnie, bo zawsze wśród tych 15 osób na przykład znajdzie się 5, które będzie pisało na czacie. Powiem szczerze, że niby się udziela tylko 7 osób, ale wydaje mi się, że troszkę więcej, ale i tak troszkę nie ogarnia, bo za rzadko streamuję i muszę jeszcze ogarnąć szybkie czytanie czatu. Judasa odblokowuje się za pierwsze pokonanie, za pierwsze przejście epilogu. Czyli raz wystarczy pokonać matkę. Ed najwyraźniej miał dość sucharów. Dobra. Zostawiłem książkę na bossa. Blueberry mi to jest 10. pokonanie Mom's Heart. Mam duży damage, więc będziemy pakować pionowo, vertical, horizontal to jest poziomo. Na pewno 10. ending to jest właśnie Blue Baby, jestem tego pewny. Ja myślę, że odblokowanie wszystkich postaci to jest taka postawa, żeby mieć troszkę swobodę w wybieraniu. Taką podstawą, jakbym sobie resetował zapis i miałbym wszystko odblokować od nowa, na pewno bym się rzucił najpierw, żeby odblokować wszystkie postacie, a następnie, żeby odblokować D6. Później to już mógłbym naprawdę w dowolnej kolejności odblokować resztę itemów. Jeszcze pewnie bym się rzucił na Mom's Knife. Dobra, jednego mniej. Come on, chodź tu. Nie mamy bomb, więc nie będziemy szukać na Secreta, bo nie mamy możliwości. D6 to jest kostka, która pozwala nam zmieniać itemy. Tak jak teraz na przykład szub do łup zostawiłem po Envim. To jest item, który jednorazowo strzela jakby Brimstone'em. To mógłbym użyć D6 i dostałbym inny, prawdopodobnie ciekawszy item. Mom's Knife, o ile się nie mylę, dostaje się po pokonaniu Mom's Heart za pomocą Blue Baby. Dobra, załatwione. O, Golden Poop! W ogóle technologia Robo Baby jest całkiem spoko. O, Jesus, mało brakowało. Tylko widzicie, właśnie teraz Golden Poop się zmieniło w białą kupę, ponieważ generowanie się złotych kup jest randomowe i jak się drugi raz wejdzie do pokoju, to po prostu straciliśmy szansę, krótko mówiąc. Przez to, że nas przebombowało. Nie może lagować, ponieważ nie straciłem żadnej klatki. To musi być problem albo Twitcha, albo twojego internetu. Bo u mnie jest raczej wszystko w porządku z połączeniem. Mam zieloną lampkę po prostu na programie.
Trzy kluczyki. O, tu można by raz dać szansę. Okej. Okay. Opłacało się. Sobie przesunę troszkę bliżej Isaaca czat, żeby nie musiał... Żeby było mi łatwiej troszkę czytać. D6 odblokowuje się. O, to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że trzeba pokonać Sheol Isaaciem. Jeżeli to nie problem... Znaczy, musisz też zobaczyć, jeżeli na przykład ten... Cały czas słyszysz dźwięk, a laguje ci wideo, to znaczy, że Twitch po prostu znowu nie ogarnia sytuacji. Oni cały czas teraz mają problemy. Powiem szczerze, że teraz nie jestem pewny, czy trzeba pokonać Sheol, czy serce matki. Wydaje mi się, że Sheol, ale wszystko można zobaczyć w achievementach steamowych. Ale nie wiedziałem, że wystarczy tylko Mom's Heart pokonać. Nie wiedziałem, że to takie proste. Ojej. Dobra, jeszcze raz. O, Jesus. Musiałem. Nie już po prostu tak się wpakowałem, że nie miałem szans. Głupio to rozegrałem. Ten był krótki, więc zagramy jeszcze raz. A potem zmienimy na pewno grę, bo Isaaca mam już troszkę dość. Live... Znaczy to pewnie też będzie, ale live z Eden będę musiał na pewno zmontować. Nagrywam od całkiem niedawna challenge, właśnie nazywam je sobotnimi challenge'ami. Kanał YouTube jest pod Twitchem. Wziąłem... goddamn, chemical coś tam. To jest po prostu, krótko mówiąc, kwas. I sprawia, że nasze... Zaraz powiem, które. Wydaje mi się, że nasze lewe oko zadaje większy damage. Co drugi strzał, po prostu. Mam 1,5 TB dysk, więc myślę, że... mam dużo miejsca na kompie, ale nie wiem, co to ma wspólnego z twoim challenge'em, niestety. Czy co, będzie nagranie trwało 5 godzin? Najlepszy item. Mam snipe. One-shotuję większość przeciwników. O, źle się wpakowałem. Źle. Miałem nadzieję, że go one-shotuję, ale dopiero jak się wpakowałem w ruch, to widziałem, że to był champion. Powiem ci szczerze, że nie chcę robić długich challenge, ponieważ one będą nudne i prawdopodobnie mało osób będzie chciało to oglądać. Dlatego też zrobiliśmy ograniczenie w środowych wyścigach z Cake'iem. Żeby ludzie się nie nudzili przy więcej jak półgodzinnych filmikach. Epic Fetus jest OP i jest nudny. Jak się go już dostało któryś raz, to... po prostu wieje nudą. Mamy Judasa, no to wbicie do Arcade chyba... nie jest ten... najgorszy. Dobrze tamten przeczytałem. Na pewno Notch Pickaxe jest bezużyteczny. Lubię zupki błyskawiczne Knoja. W sobotę na pewno, nagram challenge Latarnik, ponieważ naprawdę mi się spodobał i mam nadzieję, że wszystkie kolejne challenge będą brały z tego przykład. Chciałem poczekać z nagraniem aż do właśnie, aż po live'ie. Żeby tam też ocenić tego live'a. W dwóch słowach, ale zawsze.
Pineska, ona ten. Daje 10% szansę, że dostaniemy efekt na łzach. Spektial konkretniej. Więc nic specjalnego, ale nic nie mamy innego na slocie trinketów, więc czego by nie. W ogóle tu mamy jedno pełne serduszko. Tu mamy drugie pełne, a tam przynajmniej połowę, więc pogamblujemy troszkę. Książka Belia, powiem szczerze, że troszkę sfejlowałem, ale nie była konieczna. Przez to, że gadam i ten... Patrzę, co się dzieje na czacie, zapominam o podstawowych rzeczach. Tak... I będzie, trzeba będzie zapolować na kluczyk najlepiej. Okej, tu jest też pełne. Więc mamy jeszcze dwa pełne serduszka do użycia. Tu troszkę obniżę, żeby zobaczyć, czy przypadkiem klatek nie tracę na OBS-ie. I dobra, jeszcze dwa razy. Tu też pomęczymy, żeby dostać ten kluczyk właśnie, o którym wspominałem wcześniej. Sal jest z precyzji, co masz na myśli. Jeżeli chcesz mi coś napisać na Facebooku, to napisz, ja odpowiem od razu, jak będę miał taką możliwość. Wolałbym, żebyś mi napisał na YouTubie, chyba że chcesz jakąś głębszą rozmowę, to nie rozumiem, dlaczego tutaj nie możesz napisać. Nawet jeżeli ktoś zgapił od Eda tego, ten czas latarnik, to strasznie mi się podobał i ten jeden mogę nagrać. Też mam nadzieję, że nie będziecie właśnie od innych zgapiać pomysłów, ale... No tego akurat nie mogę wam zabronić. Niestety. O! Przyda się. Jednorazowo, ale się przyda. Powiem wam, że ja nie mam w ogóle problemu z połączeniem, dlatego to nie jest moja wina, że wam laguje. W sumie by się przydał jeszcze jeden kluczyk. Twitch po prostu, krótko mówiąc, odwala. Już od dłuższego czasu im serwy nie ogarniają masy widzów i streamerów. I po prostu laguje, na to nic nie poradzimy. Nawet ten, streamerzy, którzy mają tysiące widzów, narzekają na to. Ed sobie poszedł już na dzisiaj, wyczerpał swoje chęci na live'a. Patrzę, słyszałem, że gdzieś tam musiał iść. No, siema. O, kluczyki. To, o, to właśnie prosiłem, tylko teraz za to nie mamy kasy. Dobra. Pyk. Jeden kluczyk sobie zostawimy na pewno na następny floor. Już wezmę książkę Beliaja, żeby o niej głupio nie zapomnieć. W tym roku skończę 19 lat. A przynajmniej będziemy mieli to z głowy. Może się uda i... Chociaż nie, i tak nie kupimy w sklepiku, ale... Chociaż może Seeker znajdziemy. Kamerki nie... Znaczy mam, ale nigdy jej nie podpinam. Bo oficjalnie jest siostry. Piwo Carlsberg. Jeżeli już ma być szczery. Dlatego, że... Nie mam otwieracza nigdy. I
tamte butelki są odkręcane. Co mi tam? Kupujemy. A w smaku nie jest złe, więc nie narzekam. Wcześniej piłem Heinekena. Czy nagram live'a z kamerką? Powiem szczerze, że pewnie kiedyś się przełamie i to zrobię, ale na ten moment po prostu nie widzę sensu. Jak ludzie pakują swoją twarz na ekran i zasłaniają mapkę albo jakieś napisy, jak są dialogi. Po prostu jak ktoś używa kamerki, to jest po prostu wkurza. Oczywiście jeżeli umieści ją w inteligentny sposób i nie zahacza w ogóle na gameplay, to jasne, chętnie typa ten pooglądam, ale jak postawi sobie na środku, albo nie wiem, na jakimś ważnym elemencie, co chciałbym zobaczyć, to jest naprawdę wkurzające. Kamikadzi, powiem szczerze, że on nie jest aż taki zły, tylko nie jest... On jest słaby, ale są gorsze itemy. Zdecydowanie są gorsze itemy. Two of Clubs. Podwojenie ilości bomb. Zużyjemy dopiero wtedy, jak będę zamierzał użyć bomby. Bo być może jeszcze jakoś spotkamy po drodze. A nie ma żadnej karty innej, więc nie ma co się śpieszyć. W ogóle ten, jak tak wspominałeś o piwie, to ten, to byłem na Słowacji na wakacjach przez jeden dzień, przez jedno popołudnie dokładniej mówiąc, i to jest właśnie to fajne, trzeba będzie to podnieść. To jest tam fajne, że sprzedają piwo w butelkach dwulitrowych i sobie jedno kupiłem, będę musiał wypić kiedyś. Więc jeżeli chcecie kupić alkohol, to jeźdźcie za granicę. Nice, poly number one, to jest dobra mieszanka. O Gimperze słyszałem, tylko nigdy nie oglądałem jego filmików. Wydaje mi się, to jest głupio troszkę oceniać typa nie oglądając filmiki jego, ale wydaje mi się, że to jest typek, który po prostu jak nagrywa Isaaca, to bardziej się uczy jak grać niż... po prostu nie ma jeszcze doświadczenia w tej grze raczej. Dlatego wolę oglądać osoby, które mają już doświadczenie w grach, które chcę oglądać. One up. Dziwne, że nie ma Deal for Devil, ale na to nic nie powiedzimy. Epikwetus jest najgorszy? On jest OP. On nie jest najgorszy. Ja bym powiedział, że jest w top 10 najlepszych. Tylko nie jest najlepszy, dlatego że jest po prostu monotonny, nudny. Nie daje żadnego wyzwania, żadnego fanu. Z Polski? Powiem właśnie, że chciałbym dopiero ludzi poznać. Byłem długo pewny, że tylko ja nagrywam Isaaca po polsku. Tak, pakujemy się. Okazało się, zacząłem oglądać ludzi na Twitchu. Pierwszym polskim streamerem, jakiego zobaczyłem, który właśnie streamował Isaaca, to był Dembalak. I oglądałem go tak długo, aż zaczął swoją cieszynkę po wygranej grze, typu ubieram monokl, ubieram cylinder, tak? I wymachuję randomowo rękami. To było dla mnie zbyt dziecinne na jego wiek i po prostu odepchnęło mi troszkę to od jego streamów. A tak to spokojnie go oglądałem. Nawet Ogenia. Potem się dowiedziałem od jednego z widzów o Edzie, dlatego do niego napisałem, bo się wydało być w porządku. I być może uda się nawet jakąś współpracę nawiązać dłuższą. Byłoby fajnie. Chciałbym, żeby jednak ludzie, którzy nagrywają Isaaca po polsku, jakoś stworzyli społeczność. Vlogerzy chcieli taką zrobić, nazywało się to Republiką Gier. Niestety to nie wypaliło, mam nadzieję, że z Isaaciem się uda. Republika Gier po prostu była zbyt uniwersalna. Tylko właśnie nie oglądałem jego filmiku, widziałem tylko ostatnio śmieję z filmiku wulgaryzmy w materiałach, jakie to dojrzałe. Tylko to oglądam. Więcej nie odważyłem się.
z tego właśnie jak widziałem ten filmik o wulgaryzmach w materiałach, to nie wydaje się być jakimś prosem. I to mnie odpycha od oglądania jego filmików z Isaaca. Nie mam psa, nie mam żadnego zwierzaka, miałem jedynie żółwia. Chcę arcade. O Jezus, zły pokój, zły pokój. O, jestem otoczony. Mogę ci powiedzieć, ile konkretnie gram w Isaaca. Zaraz, o oh, fuck. Zaraz zobaczę sobie na Steamie. Mam dokładnie przegranych w Isaaca 376 godzin. HZ, jak mam się czepiać, to się pisze przez samo H i tylko Isaacowy. Tylko taki lubię. Ed wygrał Ewo do szatana chyba. Nie jestem pewien, tylko mając pół serduszka i są hety. Powiem szczerze, że szatan, jak już się go pokona te 5 razy każdą... Nie, 6-7 razy jak się go każdą postacią pokona, to już nie jest żadnym wyzwaniem. On ma dosyć łatwy pattern, czyli wzór po prostu działania. Ale i tak, żeby zrobić to bez hita, no to zawsze jakiś, można powiedzieć, kamień milowy w doświadczeniu w Isaacu. Będziemy szukać jeszcze sklepiku. Tu mamy haska. Mam knife i number one, to jest bardzo dobra kombinacja. Jeszcze jakbyś znalazł dwa range upy, to byłaby miazga. No chyba, że lubisz... Chyba, że masz dużo serduszek, albo lubisz grać ten ryzykownie, to wtedy spokojnie możesz pakować się na pół metra. Przedtem jest po prostu łatwy. Dlatego zrobili DLC, żeby ludzie nie porzucili Isaaca. Tak, to bym pewnie już nie grał w Isaaca, bo po prostu gra byłaby zbyt prosta. Dojście do serca jest formalnością. Nasz speed jest tragiczny. Jarzy, please, nie będzie. To jest sercowy Jarzy. Co mi tam? Nie, po prostu kupię sobie serduszko. Nie biorę pigułek, ponieważ znaliśmy tą pigułkę. Jest to range down. Grałem tydzień w... Lola i nie przekonałem się do tego. Strasznie chciałem się przekonać do Lola, ponieważ kumple w to grali i spędzali przy tej grze mnóstwo czasu. Ale ja się nie wkręciłem. Może jednak pomęczymy Georgiego. Mamy aż 5 serduszek, a arcade nie widać. Może da nam jakiś mom's knife. O, spoko, dałeś mi karetę. Come on, game! Szybkich i wściekłych nie oglądałem żadnej części. A co secret, bo już mamy odblokowany. Już tam byłem, była kasa chyba. O ile się nie mylę. Aj, chyba tyle. O, tu jeszcze są serduszka. LOL jest dla mnie zbyt monotonny. I trzeba po prostu... Bardziej mnie odepchnęło to, że trzeba naprawdę dużo czasu spędzić, żeby nauczyć się grać. A ja po prostu nie miałem motywacji. Wolę siedzieć w grach, w których już mam doświadczenie. Ach, co to miało być?
daj coś! A, Jesus. Tu nic. W sklepiku było serduszko? Nie jestem pewny. W miesiąc ogarnąłbym grę. No właśnie, cały miesiąc. Wydam kasę na kluczyk. Dobra, i myślę, że już zejdziemy niżej, nie ma co tutaj. W ogóle zwaliłem, bo przed kupnem powinienem użyć Two of Diamonds. Tak to jest, jak gadam z czatem, zawsze coś zwalę. No, siema. O, champion, zielony champion, ciekawe. Tego nie widziałem od długiego czasu. I taki brązowy właśnie. Nie wiem, jakie robiłem staty w LoLu, aż mi to tak to nie interesowało. Lamiłem ostro, grałem jedną postacią i tak nie umiałem jej ogarnąć. Tym razem ja miałem fartę i wygrałem z Edem, ale na pewno to nie będzie ostatni wyścig. Na pewno jeszcze nie raz Ed się zrewanżuje. Spoko, jeżeli wysłałeś wiadomość na YouTube, to znaczy, że jest jakieś ściśle tajne i nie możesz jej podać tutaj. Dobra, jedziemy bossa, damy radę. A jak nie damy, to właśnie sfailowałem, bo to jest championowa wersja. Taki wolny speed mamy! Ja chciałem specjalnie opóźnić właśnie ten. Taki wolny speed, Jesus. Come on! Wow! I teraz nas dogoni, zginiemy. Masz bombę! Chętnie bym nagrywał częściej z Edem. Chciałem nawiązać jakąś współpracę z więcej niż jednym graczem Isaaca w Polsce. Why not? Właśnie nie wiem, dlaczego Silas wcześniej tego nie napisałeś tutaj. Ja już ci wcześniej mówiłem, że możesz spokojnie to, co chciałeś właśnie napisać na czacie. Cube World tak, ale jedynie ze screenshotów. I chyba Gimpy albo Master Czułek nagrał filmik dosyć nie wytrzymałem po prostu. Ten, do końca tego filmiku i widziałem tylko początek. Więc całego sensu tej gry jeszcze nie znam. Small rock. Potrzebujemy arcade. A w ogóle chciałem sobie oszczędzać ten damage up właśnie przez Naila na bossa, ale soulcardy też się przydadzą. O, oh, Jesus, why? Cały czas go dostaję. Ale jestem wolny. Było blisko. A w sumie mamy aż 48 bomb. Range up. No, dobra. Czy wolę pływać w morzu, czy wychodzić po górach? Szczerze mówiąc, to zależy. Nie lubię robić jednej rzeczy cały czas, ale raczej bym decydował się na wodę. It's a dime. O, dobry pokój. Że z tym speedem to mamy szansę.
Trzeba się chować naprawdę jak w spintej celu. Dobra, jakoś udało się. A, tu strasznie obrywałem, ale mamy na tyle życia, że damy radę jeszcze. Mówiłem, jaki jest najgorszy i ten pickaxe. Rozwala nam tylko jeden kamień. O! W ogóle za sekundę sobie zerknę, ile zajął ten. Ile zajął zapis z wyścigu z Edem. Czy mi na przykład teraz. Nie wiem, coś jakby Isaac zwolnił, czy to nie jest tego wina. Gdzie to jest? $800 Mało, co to jest 800 mega? Najdziwniejszy boss? Mówicie w Isaacu, czy... w tym Cube Worldzie, bo już nie nadążam. Najdziwniejszy to jest dziwne kryterium w sumie. GTA 5? Szykuje się, że będzie fajne. Te trailery zawsze umią... Rockstar po prostu naprawdę zawsze robi świetne trailery i nawet... takiego gracza jak ja, który... za bardzo nie prze... ten... jakoś nie gra często w GTA... te trailery jakby przekonują, żeby kupić. Ale myślę, że po prostu nie będę miał kasy na to. No, drabina jest czasem niedoceniana, ale to całkiem porządny item. Szczególnie, gdy nie ma gwarancji, że dostaniemy latanie. O, come on. Byłem pewny, że ten z dołu też mi tu przyjdzie i zdygałem. Grałem tą postacią, co dostaje się za polajkowanie na Facebooku. Tristana? Tak mi się teraz to trzyma jakby na ustach, na końcu języka. Potrzebujemy klucza koniecznie, bo już stąd nie wyjdziemy, jak pójdziemy od razu do bossa. Tak, Tristana, dobrze pamiętałem. Co ty chcesz? Pup jest dobry. Nie no, jest tragiczne. God damn it. Nie, ja chciałem się nauczyć jakiejkolwiek postaci, nie dałem rady nauczyć się jednej, więc... Zdemotywowało mnie to, że jeszcze mam kilkadziesiąt do nauczenia i odpuściłem. Nie, po prostu nie, granie w LoL nie było dla mnie przyjemnością. Kumple pisali do mnie, ej tam, brakuje na 5 za gej, dobra, spoko. I grałem na siłę. Alistair to na pewno nie był Alistair, bo pierwszy raz słyszę o tym, a Tristana jakoś mi się nasunęło samo. No ta postać to się dostaje za polajkowanie. Za polajkowanie na Facebooku właśnie. The Moon. Dobra. High Priestess może się przydać w jakiejś ostateczności. Ale jestem wolny. Siema, Adam. Jeżeli jesteś dopiero teraz, no to fajnie, że nowi ludzie dochodzą. Cieszę się, że jednak są tacy, którzy jeszcze szukają ciekawych streamów. A przynajmniej... jeszcze nie mówię, że mój jest ciekawy, ale... przynajmniej mają nadzieję, że znajdą tutaj coś ciekawego. A oh, come on, that speed! Live będzie do czasu, aż mi się...
znudzi, szczerze mówiąc. Wow! To właśnie chciałem. Będziemy walczyć o health up and speed up. Jakby ktoś nie widział, Bloodbag daje też speed upa. O to chodzi. Jest troszkę lepiej, ale dalej do Noemy. Dalej kluczyka nie mamy. Trzeba jednak by nie pomęczyć jeszcze Arcade. Właśnie już dwa razy nawet dziękowałem Edowi za to, że zrobili ten. Wtedy jeszcze planowaliśmy zrobić ten live. A teraz mogę podziękować, bo zrobiliśmy. Troszkę udało mi się dostać większą liczbę widzów przez to. Że ludzie się dowiedzieli właśnie, że taki kanał jak The PC Breakers istnieje. Siema, Szymek. I Sinek, to, no, zależy co masz na myśli. Ominęło cię między innymi dwa wyścigi między mną a Edem. A tutaj nic specjalnego, jeszcze jakiegoś OP setupu nie mam. Za to przydałyby się dwa kluczyki. Trzy może. Cieszę się, że są takie właśnie osoby jak ty, Michał, które szukają czegoś nowego. Szukamy najpierw zwyczajnie, potem będziemy gamblować. Właśnie też mi się wydawało, że nie używałem tego Two of Diamonds. Dzięki za przypomnienie. A i tak ta karta jakoś nie będzie mi strasznie przydatna, ponieważ sklepiki się skończą po devsach dwójce. Więc nawet jakby mi się nie chciało szukać tej karty, no to wiele nie stracę. A, tam! Dobra, już widzę, gdzie jest ta karta. Dzięki za info na maksa po prawej. Mam 52 bomby. Dobra. Nie, czy chce mi się tak daleko iść po ten trinket. Fuck it. Także pod karetę. Bo tak to bym już ją użył i miałbym najwięcej kasy, ale nie jest to takie ważne. Najlepsza Ewa. Może bym się nabiał, jakbym troszkę mniej grał w Isaaca. Dobra, siema Michał. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wbijesz na Twitcha albo chociaż oglądasz jakieś filmiki na moim kanale YouTube. O, zapalona bomba. Skąd ja widziałem, że to będzie telepil? Pójdziemy to po Duo of Diamonds, od razu użyję. Money equals power jest strasznie rzadkie, więc nie liczyłbym na to. Ale szansa zawsze jest. Ed już skończył 45 minut temu. Musiał po prostu już iść. A my polujemy po dwie bomby. Na dwa klucze. Chętnie bym też wydał troszkę kasy w sklepie. JJ, nie muszę odpowiedzieć na takie głupie pytania. Głupie pytania po prostu będą ignorowane. Ta muszka może mi się całkiem przydać. Widzieliście? Zmienił się ten, automat. To lubię. Powiem szczerze, Salios, obecnie jeszcze tego nie zapowiedziałem, ale zamierzam od przyszłego tygodnia prowadzić regularnie live'y 3 razy w tygodniu. Myślę o poniedziałku, środzie i piątku. Jeszcze tylko będę musiał zrobić wotę, jakie godziny będę wam odpowiadały, patrząc na to, że będziecie jeszcze chodzić do szkoły od września. Ja jeszcze przez miesiąc będę miał wakacje, przez to, że jeszcze nie, ale za niedługo będę studentem. Stres, zaoszczędzę kluczyk. Szup dałup, come on game. Tego podniosę. Do której live? Live'y nigdy nie mają określonego
określonej godziny zakończenia. Zakończę dopiero jak będę miał dość. All right. Okej, chyba to wszystko załatwiliśmy. Jeżeli troszkę pogamblujemy. Mam nadzieję, że dostanę troszkę soulheartów. Tu mamy damage up, high priestess i teleport do bossa. Chyba z teleportem zostanę. Ed skończył 45 minut temu. Poszedł sobie, bo już miał... Znaczy, dość streamowania to jest ciężkie, takie twarde słowo trochę, ale myślę, że po prostu musiał już iść, albo się z kimś spotkać, albo po prostu coś zrobić w domu. Krótko mówiąc, skończył live'a. Starczy gamblowania. O, damn it. No to akurat porównanie Ewy do reprezentacji Polski to jest trafne. Żałuję, że nie miałem żadnego sposobu, żeby zreczarżować Naila. O! Dobra, idziemy stąd i wbijamy z powrotem. A i będzie do nas strzelał. Dlatego trzeba stąd uciec. Zwolnimy to chyba zwyczajnie, chociaż już można przykampić. Grałem w Minecrafta, mam legalną wersję wykupioną, ale już z tym skończyłem. Czekamy na nogę, żeby z eksplozji nie wybuchnąć. Świetnie. Pyk. To bierzemy i schodzimy. Challenge room, czyżby? Teleport chyba mi się nie przyda. Pozdrów Boide. Nie rozkazujemy streamerom, nie wolno. Poczuj się, jakbyś był gościem u kogoś w domu i rozkazywał mu. Można, ale to nie jest ładne. Ani uprzejme. Jakby co, podkładam bombę i wychodzę i wchodzę. Robię to dlatego, ponieważ gdy tak zrobimy, zasięg działania bomby jest większy. High Priestess, użyjemy w następnym pokoju. Większa eksplozja. Przez X koniecznie. Ciach, 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 ciach. Myślę, że po tym jeszcze zagram troszkę w spelunki. Ponieważ to jest fajna gra, a na nic grubszego nie chcę się jakoś wpakowywać. A spelunki jest casualowe, więc why not? Zagramy z dwie gierki i sobie pójdę, jeżeli będę miał dość oczywiście. Ale wydaje mi się, że będę miał dość. Wotę miał być, będzie wotę. W sumie może być wotę. Oczywiście, że to jest spelunki HD. Trzeba zrecharge'ować Naila, będzie łatwiej z bossem. Proszę, nie róbcie wotów za mnie. A, dobra, myślałem, że już zrobili za grę, ale... Tak to możecie, ale jeżeli macie robić woty za mnie, to po prostu ja nie będę ich brał pod uwagę. Łono Poseidona, to typek też ma ten. I dobry nick, i dobrze wygląda. Nie oglądałem żadnego jego podejścia w Isaacu, ale... Widać, że on nie stawia na to, że
On właśnie stawia też na... Jak to powiedzieć? On stawia na oryginalność, żeby jest dosyć na pewno oryginalną osobą. Ma oryginalną osobowość. I to też na pewno przyciąga ludzi. Potrzebuję recharge'u. O, dalej pokój. Za chwilę, Salios, przeczytam ten challenge, bo widzę, że nieźle spamujesz. Ale na przyszłość po prostu mówię ten, napisz mi w komentarzu pod wyścigiem, ewentualnie pod sobotnim challenge'em, zależy gdzie chciałbyś zobaczyć ten, to wyzwanie. Gdzie by pasowało lepiej, bo na przykład w sobotnich nie ma nie ma ograniczenia czasowego, a w środę jest i po prostu niektóre challenge są fajne na wyścig, a inne nie. Spatos, nie o to... Mogę powiedzieć, że słowo spam troszkę swobodnie używam. Jakby mówił cały czas to samo, to byłby dosłownie spam, a ja też spamem nazywam, jak ktoś cały czas ten, zajmuje duży ekran po prostu czatu dla siebie. Jakby właśnie męczył tą samą wiadomością cały czas, to na pewno by dostał jakiegoś bloka albo ostrzeżenia, a tak to w porządku. Grasz Evo, Mały Chap, Steven Gish, każdy flyer jest XL i Curse of Darkness. Nie da się tak połączyć, to po pierwsze. Wszyscy są czempionami, możesz wybrać wszystkie... itemy? Chyba da się ustalić, żeby byli wszyscy czempionami. Wolę masło! W końcu zrecharge'owało. Tu zostawiliśmy wirus. Najpierw pokonamy bossa, później pomęczymy się z... challenge'em. Loki. O, come on. Wy już się zastanawiacie, jaką grę będziecie chcieli zobaczyć po Isaacu. Bo już połowę drogi minęliśmy na pewno. O Jesus, to... przegapienie. I to głupie troszkę. Tylko pamiętajcie, że Isaac wychodzi z puli, on już nie jest brany pod uwagę. Łąb jest z podstawowej wersji Isaaca, a Utyro z DLC. Wszystkie poziomy z DLC są trudniejsze, mają trudniejszych przeciwników. Często się zdarza, że poziomy są troszeczkę większe. Jeszcze mam nadzieję, że uda mi się zrecharge'ować, chociaż wątpię. Trzeba by troszkę tu zrobić porządek. Może akurat będą ukryte solucharty, Team the Drogi konkretni. Tutaj nie. Tutaj też nie. Trinket nie. Zrobimy woty, większość zadecyduje. Siema Isinek. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy. Proszę, nie spamuj mi wyzwaniem Greed. Tutaj już możecie po prostu sobie odpuścić pisanie challenge, ponieważ na pewno nie zrobię ich na tym live, a poza tym zapomnę o nich po prostu. Jeżeli macie jakieś wyzwanie, piszcie pod środowymi lub sobotnimi filmikami z Isaaca. Najlepiej według schematu, który zawsze jest umieszczony w opisie. No ale wiesz, jak widzę, że ten... raz na jakiś czas piszesz ten sam challenge, no to już powtarzasz tą samą wiadomość. To też traktuję jako spam. Spokojnie, po prostu mogę powiedzieć, dla mnie spam to zbyt wieloznaczny wyraz. Jest taki spam, który wkurza i taki będę panował, a jak ktoś powtarza kilka razy, no to też nie ma problemu. I to też jest dla mnie spam po prostu. Spam jest ogólnie przyjęty jako coś negatywnego.
Chcę wziąć wirus jak zliczę Joey Naila. Kompa kupiłem za 3000. Nie zliczajuję. A może... Nie, ty mi będziesz dzieją nieźle serduszka. Nie warto. Nie, po prostu... Spartus musisz albo, nie wiem, przyzwyczaić się, albo dać mi czas do nauczenia, że... niektóre pojęcia zbyt szeroko pojmuję. Tak samo jak mówiłem, że mam lagi, chociaż... nie miałem. W ogóle dlaczego mówiłem, że tu ten jest wirus? Ja już widziałem wirusa. Teraz sobie powalczę dla sportu bardziej niż z potrzeby. Sfailowałem. W ogóle ten, ktoś mi ten. Ciężko wy mnie wkopać. Ja mówiłem o tym wirusie wcześniej. Nie skręciliście, że tu jest wirus. Nie zauważyłem, że już go mam przecież podniesionego. Ale to. Mamy dobry damage, nie ma problemu, możemy sobie powalczyć dla sportu. Racja, spam to spam i tu głupio wpakowałem się. Nie osądzajcie, kto spamuje. Ja będę właśnie... to jest moja robota. Jak ktoś będzie spamował, to najpierw dostanie ostrzeżenia, a później bloka na 5 minut na czat. A tak to... jeżeli ktoś nawet męczy kilka razy, a go nie upominam, to znaczy, że ujdzie mu to na sucho. Schodzimy. Mr. Sadi, proszę nie prezentuj, co to jest spam. Każdy wie, co to jest spam. A jak nie... to mu powiem, że spamuje i się dowie. Jest Soulhead. Siema Xax. Pierwszy raz Cię widzę na live, więc cieszę się, że znalazłeś mnie. O Jesus. W ogóle... a nie, mam napisane PL na początku, to dobrze, że ludzie mnie mogli znaleźć. Za tą eksplodującą pijawę rozwali, bo ona będzie najbardziej dla nas wkurzająca. Załatwione. Witam wszystkich nowych widzów. Fuck, to głupio zabiłem. Już z daleka ten shot po prostu widziałem, mogłem go spokojnie ominąć. Judgment! I like it. Na pewno jest dużo nowych widzów dzięki Redowi i to już niejednokrotnie mu dziękowałem za to. Tak więc wszystkich nowych widzów witam, zachęcam do tego, żebyście kliknęli fioletowy przycisk niżej. A najlepiej, żebyście zasubskrybowali kanał YouTube, bo tam o wszystkich live'ach informuję. The Sun też jest kuszące. Sun jest chyba lepszy. Spadłeś na piątą pozycję w PL? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem po prostu, co masz na myśli, jaki ranking, o co chodzi. I też minimum ortografii to akurat racja. Lepiej... jakiś porządny poziom utrzymać. Co za styl? Za rok. Kiepskie wotę. Stawiałbym na... 600. Nie. Mam schę, taki wolny speed, god damn it. Ale udało się. Troszkę późno tą bombę podłożyłem. Teraz zrobię to lepiej. Siema bujak. Ludzie, kończą się wakacje, trzeba się uczyć ortografii. Nie ma wymówek.
niektórzy teraz będą zaczynali nową szkołę, no to trzeba się pokazać od lepszej strony, a nie to, że ktoś robi błędy w pierwszym, lepszym zdaniu. Come on! Daj mi tutaj stanąć i strzelać. Lagi to na pewno... Niestety nic nie mogę na to zrobić, to musi być problem albo Twitcha, ewentualnie internetu. Raczej Twitcha, bo on ostatnio strasznie odwala. Po prostu serwy nie wyrabiają tłumów ludzi. Kurstrium Tempting. Idziemy do niego. A w sumie. Będzie prościej. Proszę bez Caps Locka. Uznaję to jako spam. Znaczy jako... Właśnie będę musiał zrobić regulamin, żeby nie było wątpliwości, za co może dostać bloka. Bo to nie jest spam, to akurat źle określiłem, to cofam, tego nie było. Mimo to, że szeroko rozumiem słowo, pojęcie spam, to się nie zalicza pod żadnym względem. Nie. Łatwa odmiana Widow. Spas? Dziękuję, ale nie potrzebuję twojej prezentacji. Co to jest spam? A my potrzebujemy jeszcze jednego pokoju do recharge'a. I to jest właśnie ten pokój. Bupi czempionie. Łoże jeden. Powiem szczerze, że... Lubię soundtrack z Isaaca, dlatego nie puszczę żadnej muzyki. Preferuję to po prostu, co gra nam da, zawsze. Gin, proszę, dziękuję bardzo. Siema, Xas. 480p, to czat jest nieczytelny, a ja jednak uważam, że HD jest lepszy. O, to głupio wpakowałem. Się na łzę. No come on. Teraz zacznę widzieć serduszka i będzie źle. A ten speed. Takie dodże. Takie dodże. Nietykalny. A, come on. A to było niezłe. Duży fight na pewno pomógł. Tu już, nie? Nie wątpię w ciebie. Dziękuję bardzo. Że nie wątpisz we mnie. Eksploduj go! Dziękuję. O, poważnie. Pół metra ode mnie. Nie dam 480p. Możesz co najwyżej sobie pomóc tym, że... Dasz pop-out na widok i po prostu zmniejszysz sobie okienko do rozdziałki 480p. Albo do jakiejkolwiek, na której ci nie będzie lagowało. No come on, no gin, nie żyjesz przecież, co ty robisz? Ale gołać też może przez to, że po prostu jest Twitch zwalony, krótko mówiąc. Ajaj, troszkę mało tego życia. Ale defensive? Spoko. Połączenie Virus i Book of Shadows jest tak OP. Jeszcze można strzelać wtedy. Porównanie do My Little Unicorn. Patrzcie, jak oni znikają po prostu.
Spelunker. Wejdę, może tu na górze był secret. Nie, nie było tu secreta. Spróbujemy na dół. Tu jest secret. Dobra, las to załatwiliśmy. Teraz chcę rozwalić... Glatni. No niestety. Niestety lagi to nie jest moja wina. Połączenie mam bardzo dobre. I nie gubię żadnych klatek. To jest wina albo twojego internetu, albo Twitcha. Stawiałbym na Twitcha. Tak jak już mówiłem niejednokrotnie. Aj, w złym miejscu po sobie nie mogę mi przesunąć. Super, bo ja przeszedłem, to był nawet mój pierwszy let's play na kanale, jest badziewny, bo na słabym mikrofonie, o słabej jakości nagrane i kiepski komentarz, bo dopiero zaczynałem, ale mam wielki szacunek do Super Meat Boya. Przeszedłem go 6 razy. Gadę, ale się bawicie tymi wotami. Zobaczymy, co tam wykombinowali się tym razem, lovelasie jedne. O, to jest dobry wot, jestem ciekawy rezultatów. Coś zostawię z boku. Nachodzi to na czat? Nie nachodzi na czat, świetnie. O, come on. A co mi tam, używamy książkę. Pokazywanie damage'a strasznie mnie ten rozprasza, po prostu tyle czasu, już prawie 40 godzin spędziłem w Isaacu domyślnie, że to mnie rozprasza. Już primo mówiłem, że nie dam słabszej jakości, możesz to sobie rozwinąć przez pomieszczenie okienka w pop-out. HD to jest dla mnie standard niestety. Znaczy, no niestety, tak po prostu... Troszkę mnie boli, jak patrzę na 480p, krótko mówiąc. Dlatego ze streamowaniem czekałem aż do kupna nowego kompa. Między innymi. Zrobimy wotowanie na sam koniec tego podejścia w Isaacu. Spędzi mnie oko, demet. Ej! Miałeś skoczyć dwa razy, co ty robisz? Tutaj możemy stracić dużo życia. Aj, dajcie mi sekundę. Ajajaj. Ajaj, moje oko. Ej, jak grałem w BF-a. Tylko, że nie na live'ie. I jest całkiem niezły. Jezus, tyle muszek. No ile można? For God's sake. No uciekłeś jeszcze, fajnie, no, fajnie. Zginie ktoś? Może? Proszę? O, come on! Ile można? Come on! W końcu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na live kiedyś zagram, tylko co, chcecie patrzeć, jak ja sobie sam cisnę w Battlefielda? Jak chcecie, to spoko, a jak nie, to... To wtedy będę grał w co innego. Spawn dog. A, good one. Na zagraj w LoL'a. Nawet jakby takie wotę wygrało, to bym nie zagrał w LoL'a. Z widzami zagrał w Battlefielda, ale nie widzę... Też no, jeżeli udałoby nam się znaleźć pustego serwera, to kto wie, można by się
wpakować masowo, ale po prostu wolałbym mieć kogoś z adminów w kontakcie w razie, bo że po prostu ten wtedy, chociaż pierwsza gra z widza była ogarnięta. Wybaczcie, nie mogłem tego już powstrzymać. Dziwne w ogóle, że to mnie sięgnęło. Dobra, jedziemy. Nie mam dziewczyny. I w sumie na razie mi się z tym nie śpieszy. Come on. Dopiero jak będzie mi... Za następnym hitem już używam książki. Potem będę liczył jeszcze na Polaroid. Ewentualnie będę najpierw liczył na Polaroid, a potem dopiero na książkę. Tak zrobię. Tutaj jeszcze luz, spację czekam. Do Polaroida czekam. Teraz Polaroid, atakujemy ostro. Cofamy. Spacja. Atakujemy. Ojej. Ojej. A tam luzę. Nie znasz się, Kylo 1. Epic win. Dobra, trzeba zrobić wotę. Pyk, pyk. W co gramy teraz? Spelunky HD. CS GO. Kod BO2 BF3. Just Cause'a nie chce mi się dzisiaj. Coś jeszcze? Tyle. Create. I wstaw linka. Jeżeli ktoś tutaj pisze challenge, zostaną po prostu one przegapione i nie brane pod uwagę. Po prostu teraz nie będę się zastanawiał, co będę nagrywał na środę albo sobotę, bo już mam załatwione, już mam zaplanowane te challenge, a na pewno już do czasu, jak będę szukał jakiegoś challenge'a, zapomnę o tym, co piszecie tutaj. W ogóle masę maili dostałem. Dzięki za dwa followy.